Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj tak troszkę nietypowo mam dla Was bitwę na tortoise, losowanie na topkę z 7 tierami, więc to najlepsze możliwe losowanie, jedna artyleria. Mapa to granica Imperium w trybie spotkaniowym. Dlaczego nietypowo? Ponieważ gracz, którego tutaj widzicie, to nie jest Polak. Wasserfall jest osobą, której w ogóle nie znam. Spotkałem go po prostu na randomie. A jak? Ano tak, że w drużynie przeciwnej na AMX-ie CDA 105 o niku Dronius 4410 tak naprawdę siedziałem ja, tylko że jest włączony anonimizer. No i grałem sobie AMX-em CDA 105 podczas świątecznych operacji, szkoliłem załogę, zarabiałem kredyty i po bitwie, jak zobaczyłem, co gracz, którego teraz obserwujecie, zrobił w tym tortoise, to po prostu do niego napisałem. Poprosiłem go o podesłanie tej powtórki, powiedziałem mu, że prowadzę kanał na YouTubie dla polskiej społeczności, bo stwierdziłem, że ten wynik muszę, po prostu muszę go pokazać, bo rzadko kiedy spotyka się takie sytuacje, że jesteście w bitwie czy po stronie sojuszniczej, czy po stronie przeciwnej, że ktoś kręci taki wynik. Ja zazwyczaj sprawdzam wyniki po bitwach, bo jestem tak z ciekawości, sprawdzam, czy ktoś zagrał jakoś fenomenalnie i jak zobaczyłem wynik tego tortoise'a, to zrobiłem po prostu wow. Tytuł taki trochę kontrowersyjny, jestem nikim, ale jeżeli zobaczycie na niki, no to tutaj mnie nie ma, tak działa właśnie anonimizer. Jeżeli zobaczycie też na mój wynik, jaki osiągnę w tej bitwie na tym AMX-ie CDA, no to też niestety niczego dobrego nie zagrałem, więc byłem w tej bitwie nikim, za to nasz bohater, czyli Wasserfall, on był kimś. Jak już tylko się doczłapie tym tortoise'em, to zobaczycie, jakim działem, jaką potęgą, jakim DPM-em przy odpowiednim losowaniu dysponuje ten pojazd. Jest 03, został wyspotowany jak Tiger. Ja stoję na prawo od tego jak Tigera w krzaku, żeby mieć miejscówkę do zbijania kapa ewentualnie. Niestety, no, jak zobaczyłem, że przyjechał mi tu, jak zobaczyłem, że przyjechał tutaj tortoise, to wiedziałem, że już będę miał trudno cokolwiek tam ugrać. Dlaczego? Dlatego, że tortoise po zmianach, po buffie jest naprawdę groźnym pojazdem. Już nie ma aż tak łatwo zbierających quick spotów. Te garki zostały troszeczkę poprawione. O, tam ja już jestem w tym CDA wyspotowany. Ja będę chyba próbował zdjąć, znaczy strzelić do E75. No, nie dałem rady się cofnąć. Tutaj widzieliście, to działo się dość szybko skupiło. Kolega miał jeszcze sporo szczęścia i trafił mnie. Ja byłem przekonany, mówię, luzik, dobra, jest 6-1 prowadzimy, no bo taki był wynik w tym momencie dla strony, którą tam reprezentowałem. Jedyne, czego się bałem po rozjeździe, jeżeli sobie zobaczycie na minimapie, gdzie są czerwone czołgi, byłem trochę załamany rozjazdem swojej drużyny, że olali całkowicie kapa i bałem się, że ta bitwa skończy się, jak często zresztą na tej mapie się zdarza, przegraną przez kapa, więc starałem się jeszcze tam w tym CDA, jak mogłem zdekapować tutaj kogoś, no ale strzelanie się na większy dystans z E75 czy z tortoise'em było po prostu dla mnie trudne, no i w tym momencie ja już wyparowałem. Jest 3 do 7 z punktu widzenia naszego bohatera i zobaczcie, co on teraz będzie robił. Burzaczki na Skorpiona G. Już ma 1400 asysty i 2983 uszkodzenia. Teraz też mu ładnie ten strzał wchodzi. Wyjazd na Leo, wyjazd na E25. To jest właśnie losowanie, które powoduje, że tortoise robi siekę, bo po tym buffie 10 tiery dalej są w stanie oczywiście i 9 z odpowiednią penetracją żółwia przebijać, jest to dla nich trudniejsze, ale już dla takich 8 ze słabszą peną, już nie mówiąc o 7, tortoise stał się po prostu potworem. Przecież to, co on tu robi z tymi 7, no to jest tak, jakby lis wpadł do kurnika i zastanawiał się, którą kurkę zjeść teraz i sobie zajadał jedną po drugiej. Tutaj jeszcze kołowiec przyjechał, strzał tylko oczywiście w wentyl. 7 do 9, więc już drużyna naszego bohatera odrabia straty. 8 do 9, on ma już 4 fragi. Też się nawet zastanawiałem, czy nie odkupić sobie tortoise'a z ciekawości, zobaczyć, jak się nim gra. Bo tak jak te 95 wiele zyskał, taki żółw wydaje mi się może być pojazdem dość przyjemnym do grania. Znaczy, taki tortoise. Oczywiście tortoise, no, jest pojazdem sytuacyjnym ze względu na mobilność,
Ale kto wie, może kiedyś, nie mówię, że tak, może się kiedyś przekonam, a może sobie jednak podaruję. W tym momencie zdobicie Tygrysa, 6729 uszkodzeń zrobionych i Top Gun zabezpieczony. Z wyniku 1 do 6 wyszła sytuacja remisowa, przyjeżdża teraz Standard B. Nie wiem kompletnie, co ten Standard chciał osiągnąć wyjeżdżając w ten sposób. Jeżeli myślał, że objedzie Tortoise'a, to się mocno oszukał. Dlaczego? Dlatego, że Tortoise był wyżej, więc nie było możliwości momentalnego objechania, a DPM Tortoise'a jest gigantyczny, więc to był bardzo głupi ruch i pamiętam ja z punktu widzenia AMX-a, który tam stał w krzaku, no bo gdzie miałem stać tym CDA, że byłem mocno niepocieszony z gry właśnie Mojsena i tej Fałki, bo dwa pojazdy opancerzone nawet nie podjęły za bardzo walki o kapa, tylko stanęły gdzieś tam na dole i tak sobie stały. One już są na dobicie, więc widzicie, co tutaj robi nasz bohater. 7700 uszkodzeń, 7 fragów. Arta strzela, zostaje jeszcze VKP na dobicie i artyleria, więc no pula tutaj nie będzie, ale jest szansa na medal Deda. Zastanawiałem się też, czy nie robić ujęcia z mojej perspektywy i połączyć tego, ale to nie ma większego sensu, bo tak jak mówię, no jest to losowanie było takie, a nie inne, w trybie takim, a nie innym, więc tym AMX-em po prostu ustawiłem się, żeby próbować zdekapować bazę, bo wiedziałem, że to może się źle skończyć. 15 do 13, piękna bitwa w wykonaniu naszego bohatera, zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka asa pancernego, medal Radleya Waltersa, stalowa ściana, duży koliber, czołgista kamper, specjalista. Nasz bohater zrobił 1423 punkty asysty, 8171 uszkodzeń własnych i 9 fragów. Dało mu to piękny wynik, 1939 punktów bazowego expa. No i to był wyciąg ze stanu od 1-6. 32 strzały oddane, 30 trafionych, 24 z penetracją. Na te 8171 uszkodzeń tylko 2000 powyżej na dystansie powyżej 300 metrów, a mimo wszystko czołgista kamper wpadł. Pokonany dystans niecałe 1,5 km. 62 tysiące zarobione kredytów na czysto, z różnymi bonusami wpadło 18900 punktów expa ponad. No ja na tym kanonku, jak widzicie, zrobiłem stojąc tam piąty wynik uszkodzeń. Miałem zastrzeżenia do naszego Mojsena, tam jakby ustawione i do Fałki. No niestety, nie pykło. Zauważyłem, że jak sobie wejdziecie nawet na Wotry Place, to tu wam nie pokazuje tego, że prawdziwego niku gracza. No ale żeby nie było, że oszukuję, zobaczcie, granica imperiów, bitwa spotkaniowa, to jest ten mój wynik, 1483 punkty. Zniszczony przez Agard, tam, tak zresztą jak tam było napisane i tutaj do tego właśnie w kolegi Wasserfall napisałem z prośbą o powtórkę. Mam nadzieję, że taka forma prezentacji bitwy, którą no po prostu spotkałem fantastyczny wynik na randomie, się wam podobała. Zostawcie koledze koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem i jakieś komentarze, może z pozdrowieniami. Może najlepiej jakieś pozdrowienia po angielsku, bo oczywiście poprosił mnie, jak ten film się ukaże, żeby mu linka podesłać. No i cóż, cieszę się, że dane mi było na randomie spotkać taki dobry wynik, bo zwłaszcza w obecnych realiach WOTA, kiedy te bitwy są szybkie, jednostronne i rzadko kiedy jednak na randomach wyniki spotyka się koksiarskie, tak podczas normalnej gry. Mam nadzieję, że dzisiejsza bitwa wam się podobała. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i cóż, widzimy się, moi drodzy, w kolejnych materiałach. Miłego dzionka wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.